6 lipca wspominamy świętego Piotra Hwangsulong, męczennika. Piotr urodził się w 1842 roku w Chinach w prowincji Hebei nad Morzem Wschodniochińskim. Pochodził z rodziny katolickiej. W czasie powstania bokserów w 1900 roku pojmano go i zmuszano do wyparcia się wiary, grożono mu także śmiercią. Piotr odmówił wyparcia i wytrwał. Wtedy powstańcy powiesili go za warkocz na maszcie niezbyt wysoko nad ziemią i zaczęli go przypalać. W końcu, na wpół żywego, zdjęto go, zawleczono poza wieś, gdzie został zabity, do końca wierny Panu Bogu. Piotr zginął 6 lipca 1900 roku, miał 58 lat. Został beatyfikowany 17 kwietnia 1955 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.